Proszę Państwa, przed nami rozmowa o tych rzeczach, które już słyszeliśmy, ale jeszcze o dodatkowych. Do dyskusji zapraszam panią Darię Rogowską, ekocentryczkę, oraz panią Joannę Żuchlińską z Biobazaru. Pozwolę sobie pani przedstawić. Pani Daria Rogowska jest założycielką bloga ekocentryczka.pl, na którym od 7 lat dzieli się swoją pasją do zdrowego życia. Ciągle się dokształca, poszerzając swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania, studiując poddyplomowo, uczestnicząc w wielu kursach. Natomiast pani Joanna Żuchlińska z Biobazarem związana jest od samego początku istnienia, czyli od 2010 roku, i na co dzień odpowiada w Biobazarze za marketing. Z wykształcenia i zamiłowanie jest botanikiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pani bardzo serdecznie. Zrobiło nam się tu grono damskie, co też by sugerowało, że jedzeniem, zakupami obiegowa opinia. Interesują się tylko kobiety. Mam nadzieję, że będziemy niosły ten kaganek oświaty żywieniowej. Ja bym chciała zapytać, bo takie wrażenie, nie wiem, czy panie też mają, bo chciałabym panią zachęcić do jak największej interakcji, z naszej pierwszej prelekcji było tak, że żeby w ogóle pójść na zakupy, trzeba się bardzo dobrze przygotować. No to powoli jest taka presja, że no jakby z takiej prawie że encyklopedycznej wiedzy trudno jest coś sensownego przy tej półce wybrać. Czy mogłabym pani o jakiś komentarz do tego poprosić i też opowiedzenie, no jak sobie w tym gąszczu i z tą encyklopedią pod pachą jednak radzić z tymi zakupami, które są też ciężkie. Znaczy ja myślę, że to jest jakiś wysiłek, który trzeba podjąć, ale jakby w trosce o własne zdrowie. I ja zawsze się staram, bo jak się wybiera samochód, buty, torebkę, to ona ma być dobrej jakości, służyć nam bardzo długo. No a czemu, jeżeli chodzi o żywienie i o to, co jakby, czym karmimy siebie i swoją rodzinę, mamy iść na łatwiznę? Więc to jest wysiłek, ale myślę, że on potrafi wejść w krew i nie jest dużym wyzwaniem, jak już się jakby człowiek w to wkręci, że tak powiem kolokwialnie. Znaczy to ja też jeszcze tak od siebie powiem, tak, to jest pewien wysiłek. To jest też, proszę Państwa, trochę tak, jak przychodzi do mnie pacjent i właśnie chce schudnąć albo chce zrobić, to nie jest tak, że ja pstryknę palcami i on już będzie miał całą wiedzę. To jest pewien proces. Ale to, co też pani powiedziała, jeżeli chce się jakby zadbać o swoje zdrowie i wybieramy różne produkty, nie wiem, na przykład chociażby wybieramy bluzkę, patrzymy, ma 100% bawełny, nie ma bawełny, czy ją prać tak, czy prać, żeby było łatwiej. Tak samo jest trochę z żywnością. Zajrzyjmy na tę etykietę. Takiego nawyku myśmy po prostu do tej pory za bardzo nie mieli, bo nie musieliśmy do końca mieć. A teraz się dosyć dużo mówi, chociaż też muszę powiedzieć, że właśnie moja mama jest taką dla mnie inspiracją, jakby kobieta 65+ i jakby ze swoimi koleżankami, ona mi opowiada dużo różnych rzeczy właśnie o etykietach. Ja ostatnio też przychodzę do niej i ona mówi, wiesz Magda, kupiłam taką pastę i tam sprawdziłam, że tam nie ma żadnych takich dodatków, są wszystkie naturalne składniki, więc możesz zjeść. To było też trochę tak. Więc ja sama widzę, że pewna gdzieś tam świadomość następuje. Ja się bardzo cieszę, jak to jest w mojej rodzinie, ale też bardzo się cieszę, jak to jest wśród moich pacjentów. I też zawsze mówię, że jak się pokona ten pierwszy krok i na początku zaczniemy te etykiety patrzeć, to później to już właśnie wejdzie w nawyk, to co też pani powiedziała. I to nie będzie wcale uciążliwe, bo tak naprawdę my też będziemy mieli swoje ulubione produkty, po prostu będziemy ewentualnie poszerzać wiedzę o te nowe. To co ja też zawsze robię, jak wchodzę do sklepu, to mój mąż zawsze wie, że to mi dosyć długo zajmie, bo jak są jakieś nowe produkty na rynkach, to muszę na półkach, to muszę wszystko przeczytać od razu na tych etykietach. Ale to też trochę dlatego, że później mnie pacjenci pytają o różne produkty. Jak widzą jakieś nowości, pytają, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Bardzo dziękuję. Można powiedzieć, że na takim podstawowym poziomie rzeczywiście jest to taka świadomość, powiedzmy, z etykiet, no ale jest też taki trend, o którym pani też wspomniała w swoich prezentacjach, ekologiczności. No można powiedzieć, że to jest taki drugi stopień w tym naszym rozwoju. I ja chciałabym panią Darię Rogowską zapytać, jak pani zdaniem będzie się zmieniał rynek spożywczy i handlowy w miarę właśnie upowszechniania się postaw ekologicznych? Czy z tej niszy wyjdziemy i dojdziemy do tego, że to będzie powszechne, co zniknie, co się w nich pojawi ewentualnie w miarę tego rozpowszechniania się trendu? Wydaje mi się, że w miarę właśnie rozpowszechniania się tego trendu będzie coraz więcej lokalnej żywności w sklepach, bo tego ludzie szukają, znają, znaczy chcą kupować to, co jest sezonowe, lokalne, to, co rośnie niedaleko, gdzie często znają tych rolników, może nie bezpośrednio, ale pośrednio przez jakichś tam znajomych, bardziej im mogą przez to zaufać. Ciężko powiedzieć, co zniknie ze sklepów. Fajnie, gdyby zniknęła żywność mocno przetworzona, gdyby
te składy były nam coraz bardziej przychylne i gdybyśmy nie musieli właśnie spędzać długich godzin przy półkach szukając tych dobrych produktów. Ale i tak już widać postęp, widać, że w wielkich marketach są te działy ze zdrową żywnością coraz większe, jest coraz większy wybór tej żywności, także to idzie w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję. Ja bym chciała zapytać o takie dwie rzeczy związane z zakupami, skoro to tak naprawdę ma być temat naszego panelu, a mianowicie taki wątek, że z jednej strony jesteśmy oczywiście przekonywani, żeby wybierać rozsądnie, żeby może nawet właśnie kupować mniej, no ale z drugiej jesteśmy tak silnie atakowani reklamami, no nie wiem, kup na zapas, kup więcej, że no, jako konsumenci mam wrażenie, że jednak jesteśmy bezradni. Mam pytanie też w kontekście może takiego trendu właśnie, jeśli chodzi o marnowanie żywności. Jak się próbować przeciwstawiać, czyli jak robić te zakupy rozsądnie, żeby no, nie dać się wepchnąć w ten taki przymus właśnie, żeby po prostu koszyk wypełnić po brzegi i z nim wyjechać dopiero, tak? Czy jakieś tu panie mają ewentualnie dobre swoje może doświadczenia, bo to tak naprawdę z jednej strony zajmujemy się tym rynkiem, ale z drugiej no, też jesteśmy konsumentami, tak? Więc może jakieś dobre porady nam panie powiedzą. Na pewno warto się przygotować na zakupy, zrobić sobie listę i się jej trzymać, planować posiłki na przykład na tydzień do przodu i wtedy no, nie jesteśmy tacy zagubieni idąc na zakupy, bo wiemy mniej więcej co chcemy kupić i co się nam przyda w najbliższym czasie. Dobrym eksperymentem jest też na przykład nie chodzenie na zakupy przez tydzień i próbowanie zużyć tego co się ma w domu, bo często tego jest tyle, że wystarczyłoby nam na wiele obiadów, a ciągle dokupujemy, często żywność się przeterminowuje, właśnie jak najnowsze badania pokazują. Wyrzucamy aż 1/3 żywności, którą kupujemy, co jest bardzo dużo, dlatego że kupujemy właśnie za dużo świeżych owoców, warzyw, nie jesteśmy w stanie później tego zjeść. No tak samo z suchymi produktami, których często mamy dużo w domu, a ciągle więcej ich przynosimy do sklepu, ze sklepu. Ja myślę też, że... zakupy przez internet są pewnym rozwiązaniem, ponieważ robiąc zakupy przez internet jesteśmy ograniczeni troszeczkę, jesteśmy oddzieleni od tych reklam, mamy możliwość przemyślenia zakupów, nie śpieszymy się, możemy doczytać, możemy sprawdzić, także być może to też jest jakieś rozwiązanie. Tak, no właśnie ja chciałam o tych zakupach przez internet powiedzieć jakby z doświadczeń moich pacjentów, bo to oni mi właśnie mówią o tym, że im czasami jest łatwiej zrobić zakupy przez internet, bo nie kuszą ich niektóre rzeczy, które są na tych półkach. To jest jakby jedna rzecz. Poza tym myślę, że są jakby dwie grupy osób też odnośnie nawet niemarnowania żywności. Są osoby, które warto, żeby sobie zaplanowały i w rzeczywistości, żeby zrobiły zakupy z planowaniem raz w tygodniu, ale na przykład ja też obserwuję taką grupę osób wśród moich pacjentów, którzy mogą nawet codziennie robić zakupy, ponieważ jakby dla nich zaplanowanie na cały tydzień obiadów jest w ogóle jakieś absurdalne. Oni nie są w stanie tego zrobić, ale na przykład, ponieważ sklepy są do 22, do 23, to oni wracają i mają właśnie też jakby taką sytuację, że tak naprawdę kupują tylko to, co jest im potrzebne w danym momencie, więc jakby nie gromadzą, bo wiedzą, że już też kilka osób mi tak właśnie mówiło, że albo pokupowali, a później w ciągu tygodnia tu poszli na obiad, tu wyszli z kimś i się ta żywność zmarnowała. Więc na przykład taki sobie, to też jest jakiś sposób, tak? I też właśnie mówię, każdy musi dobrać to troszkę do siebie. To też ja pozwolę sobie wtrącić swoje 5 groszy, nie chodzić głodnym. To oczywiście zawsze się mówi, no ale jednak i tak przy tym trybie naszym wszystkich zabieganym, no może na biobazar wybieramy się jakoś tak świadomie i wtedy rzeczywiście możemy zjeść śniadanie i w ogóle dopiero pójść, ale poza tym, no jak do sklepu biegniemy, to jest jeden z naszych obowiązków i biegniemy no wtedy, kiedy mamy czas i często ten czas to jest wtedy, kiedy jesteśmy głodni, więc przed tym przestrzegamy. Ja bym chciała panią Jannę Żuchlińską jeszcze zapytać o taki wątek związany z biobazarem, no właśnie ze względu na to, że mówi się o wzroście świadomości ekologicznej, z drugiej strony o takiej żywności lokalnej od rolnika. Na ile państwo jakby staracie się w swojej tej ofercie łączyć te dwie rzeczy, tak? Z jednej strony na ile to jest, czy są jakieś proporcje, jeśli chodzi o to, ile państwo chcecie mieć takiej żywności typowo certyfikowanej, a taką też może wpuszczacie do siebie lokalną, że tylko ma ten taki rolniczy wątek. Znaczy, co do zasady, biobazar to produkty bio, natomiast i też zależy nam to, co pani podkreśliła, na sprzedaży bezpośredniej. To znaczy, jeżeli ktoś robi zakupy produktów, które może kupić bezpośrednio, czyli od rolnika, producenta,
no to tylko takie powinny być u nas dostępne. No nie mówimy o bananach, ananasach, no bo to wiadomo, że sprzedają pośrednicy, ale nie proponujemy współpracy, ani nie dopuszczamy do współpracy kogoś, kto na przykład jest pośrednikiem w sprzedaży właśnie owoców, warzyw, przetworów, mięsa. To mają być tylko producenci. Natomiast trzymamy się proporcji 80 do 20, czyli minimum 80% produktów to są produkty ekologiczne certyfikowane. Te 20% to też nie są przypadkowe produkty. To są na przykład dziczyzna, czyli coś, co nie podlega kontroli, nie podlega certyfikacji. Dziko rosnące grzyby, owoce leśne, albo produkty w trakcie certyfikacji, bądź też takie produkty, które po prostu certyfikowane w ogóle nie występują. Natomiast jeżeli ktoś ma nawet najlepszej jakości, tego nie podważamy, jabłka ze swojego sadu, ale one nie są certyfikowane, to nie ma możliwości, żeby sprzedawać je na biobazarze. Jeżeli coś występuje w jakości ekologicznej, to tylko takie na biobazarze jest dostępne. Od samego początku się tego trzymamy, a trzeba wiedzieć, że dzisiaj to jest oczywiście przedsięwzięcie, które jest komercyjnym sukcesem, no bo my też nie ukrywamy, że my jesteśmy firmą i oprócz idei robimy to po prostu dla pieniędzy. To 8 lat temu skala wydarzenia była, powiedziałabym, mikroskalą i wszyscy nas namawiali, że to inaczej padnie, że nam się to nie uda, że wpuśćcie po prostu kogoś, kto nie ma certyfikatu, ale ma super jakości jakiś produkt. No nie wiem, no tak zawsze czuliśmy i to jakby było zgodne z naszymi przekonaniami, że biobazar to produkty bio i tego się po prostu trzymaliśmy. A ja jeszcze o jeden wątek chciałam zapytać, czy takie upowszechnienie, o którym tutaj mówiliśmy, że no żywność ekologiczna również ma swoje zdrowe półki w marketach, tak, Państwu pomaga, czy nie? Bo kiedyś jak wchodziło Tesco ze swoją usługą e-commerce, mówiono, że to wspaniale, że duży gracz inwestuje w ten rynek, no bo nagle wszyscy na tym zyskają. Czy Państwo też mają takie podejście, jeśli chodzi o bio? Absolutnie. Ja uważam, że wszyscy kopiemy do jednej bramki. Okay. Że w Warszawie, tak jak powstają, nie wiem, kolejne bazary i tak dalej, często się nas pyta, czy my się nie boimy. My się nie boimy, my się cieszymy, bo w Warszawie mieszka kilka milionów ludzi i uważam, że jest miejsce dla biobazaru, dla jeszcze pewnie kilkunastu innych targów, jeśli będą miały ciekawą ofertę. Nie boimy się sklepów ekologicznych, bo też uważam, że biobazar nie działa 6 dni w tygodniu, tylko 3. Jeżeli ktoś potrzebuje we wtorek kupić, nie wiem, twaróg czy cokolwiek innego, czy owoce, czy warzywa, to super, idzie sobie do sklepu ekologicznego, czy do innego bazaru. Ja uważam, że jakby rynek jest na tyle duży, że jest miejsce naprawdę dla bardzo wielu. Bardzo dziękuję. Chciałam w tym kontekście zapytać panią Darię Rogowską. Rozumiem, że to jest tak, że no pani się oczywiście cieszy, że powstaje więcej miejsc, w których można kupić tego typu ekologiczne rzeczy. Ale chciałabym zapytać o taki wątek, no bo oferta sklepów jest kształtowana między innymi w dużym stopniu przez to, czego oczekują konsumenci. Między innymi pisząc w mediach społecznościowych pewne rzeczy. No więc czego my powinniśmy oczekiwać od sklepów, co powinni wprowadzać, jak stymulować rozwój we właściwym kierunku? Jeżeli pani prowadzi bloga, pewnie ma pani duże doświadczenia w tym względzie. Powinniśmy wymagać przede wszystkim dobrej jakości, bo takie produkty chcemy spożywać i to przynosi nam najlepsze zdrowie i samopoczucie. I tak naprawdę mamy na to duży wpływ, bo codziennie na zakupach głosujemy swoim portfelem na to, co chcemy wspierać. I jeżeli będziemy kupować te dobre produkty z dobrym składem, to producenci będą produkować, wypuszczać ich na rynek więcej. I wydaje mi się, że to jest taki nasz realny wpływ na to, jak kształtują się właśnie te półki sklepowe. Tylko coś dodać, bo to jakby świetnie się komponuje z tym, chyba pani Magda powiedziała. To znaczy, że to my głosujemy tym właśnie swoim portfelem i jeżeli w pani prezentacji pojawia coś takiego, że producenci mieli obowiązek ujawniać jakiś tam składnik, w związku z czym przestali go używać i to po prostu tak działa. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze sobie pozwolę, jeśli chodzi o jeden składnik i zaraz zadam kolejne pytanie. Wanilia, bardzo popularna rzecz, lubimy ten smak. Oczywiście wanilia w stanie naturalnym jest bardzo ograniczonym, no prawie diament. W związku z tym wanilię jako wanilinę, czyli coś bardzo podobnego, ale jednak no nie to samo, produkuje się z odchodów zwierzęcych lub ropy naftowej. Widzicie Państwo, to jest też tak. Oczywiście oba produkty są w sumie naturalne, występują w przyrodzie, tak? Ale no trudno powiedzieć, czy to jest coś, do czego chcemy dążyć. Więc to też jest tak, że no, jeżeli myślimy o takim ekologicznym podejściu, no planeta ma określone zasoby, tak? Więc później sięgamy do czegoś, czego można pozyskać. Ale odrywamy się na chwilę od ekologii i wracamy do polskości, bo w sumie to przecież ma być lokalnie. Ja chciałabym panią Barbarę Iwanicką zapytać o taki wątek. No,
Pani prezentacji też się to pojawiło, że przywiązanie do rodzimych produktów deklaruje 7 na 10 Polaków. Jak na fali tego kulinarnego zrywu powinna być promowana polska żywność i jakie są jeszcze takie nisze może właśnie niezagospodarowane, w których może się wciskać, a później rosnąć? To znaczy ja powiem tak, my w ramach działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa promujemy żywność pod hasłem Polska smakuje. I prowadzimy tą promocję dwutorowo. Z jednej strony mówimy konsumentowi, zobacz jakie masz bogactwo, zobacz jaki masz wybór, zobacz jaką masz alternatywę dla sieci handlowych, zobacz jakie są interesujące lokalne produkty, a z drugiej strony zwracamy się do beneficjenta. Drogi beneficjenci, drogi producencie, jeżeli będziesz tylko na swoje potrzeby te produkty produkował, tylko dla swojej rodziny, nie wyjdziesz z tym do ludzi, no to tak naprawdę nie będziesz miał rynku zbytu, tak? Więc my staramy się połączyć konsumenta z beneficjentem i prowadzimy stronę strefainspiracji.cover.pl, którą też jakby prowadzimy w kontekście edukowania i transferowania wiedzy takiej marketingowej dla tego beneficjenta, producenta i wskazujemy mu różne ścieżki. Jako KOWR jesteśmy organizatorem targów agroekoturystycznych w Augustowie, gdzie istnieje możliwość zakupienia takich produktów. Mieliśmy teraz cykl audycji Polska smakuje w agroturystyce, gdzie pokazywaliśmy, dlaczego warto wybrać agroturystykę i jeździć do takich gospodarstw i czym one się charakteryzują. Pokazywaliśmy, jaka jest wspaniała żywność w tych agroturystykach i że warto się tam przejechać i spróbować lokalnych produktów. Także próbujemy jakby edukować nie tylko konsumenta, bo konsument już wie, że warto te produkty wybierać, ale próbujemy też edukować producenta i wskazywać mu, że warto robić kooperatywy jakieś spożywcze, zakładać, dogadywać się z sąsiadem, wspólnie jeździć na te targi, na te bazarki i po prostu tą żywność sprzedawać. A także, że warto przystępować do systemów jakości żywności, żeby takie certyfikaty pozyskiwać. Bardzo dziękuję. Ja bym chciała zapytać panią Magdalenę Siubę-Strzelińską o taki wątek, ponieważ pani sama o sobie też opowiadając, ale też w prezentacji powiedziała, że no, bardzo często na nasze wybory żywieniowe tak naprawdę wpływa to, co możemy do koszyka włożyć robiąc zakupy. No bo przychodzą do pani osoby, które chcą zmienić swoją dietę i prawie że z produktem, który wzięły z półki. No, w związku z tym można powiedzieć, że największy wpływ na to, co jemy, ma jednak to, co jest w sklepie, tak? I to, co możemy wybrać. No, trudno sobie wyobrazić, że zaczniemy nagle jednak te ziemniaki gdzieś sobie tam na balkonie uprawiać, więc no, jakby kupujemy to, co jest w sklepie. I tu jakby pytanie do pani. Na ile jest szansa na to, żeby to, co pojawiało się na tych półkach, było coraz zdrowsze? Jeden z tych wątków się przewinął, że to jest wycofywanie pewnych rzeczy, które są jakoś tam na widelcu pokazywane jako złe. Ale też jak, no nie, na przykład takie instytucje jak państwa mogą tą polityką sterować, żeby zmiana szła w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o tą zmianę, o której właśnie pani mówi, to Instytut Żywności i Żywienia pracuje z Polską Federacją Producentów Żywności. I powiem tak, od wielu lat my tak naprawdę też organizujemy z nimi różnego rodzaju konferencje. Ostatnio też podpisaliśmy taki list tak naprawdę intencyjny o takiej współpracy i o tym, żeby jakby zmieniać, właśnie reformułować, my takie słowo używamy, czyli zmieniać te składy produktów spożywczych. I w ogóle współpraca z producentami, myśmy w zeszłym roku organizowali konferencję dla producentów żywności z różnych działek tematycznych, to było piekarnictwo, cukiernictwo, przemysł mięsny, gdzie tak naprawdę my mówiliśmy o tym, jakie są pułapy do osiągnięcia na arenie Unii Europejskiej, natomiast oni nam mówili o tym, jakie mają problemy i o tym właśnie, że czasami pewnych rzeczy się nie da, albo razem poszukajmy jakichś rozwiązań. Tutaj na przykład też troszkę mieliśmy o tych kwasach tłuszczowych trans, w jaki sposób i też między innymi o oleju kokosowym, oleju palmowym, w jakim stopniu te produkty powinny się znaleźć w innych produktach. Oni nam zaczęli mówić o tym, że z punktu widzenia technologii są to oleje, które są stałe, więc na przykład dodawanie do margaryn w pewnym stopniu tych olei sprawia, że te margaryny też są bardziej stałe. Są różne takie uwarunkowania technologiczne, o których no my żywieniowcy też gdzieś musimy pamiętać, więc my współpracujemy
Ja obserwuję to, co też tutaj nawet przedstawiłam, jedną taką rzecz, ale w wielu różnych produktach też mogą Państwo poobserwować przy półkach sklepowych. Producenci zmieniają te składy. Ja jeszcze też pamiętam swojego czasu, wiele lat temu, takie soki chociażby, które były karotkowe, wszystkie w większości miały cukier. Teraz już możemy znaleźć takie, które nie mają cukru. Są tak naprawdę same przeciery w środku. Więc to nie są też napoje, to są tak naprawdę soki 100%. Tak samo jeżeli chodzi o dżemy, są tak naprawdę można znaleźć dżemy, które są też już naturalne, gdzie jest tak naprawdę sam owoc i do tego jest cukier. Czasami jest pektyn albo dodawany albo nim sok jabłkowy, tak? Więc są takie produkty. I to, co też Pani powiedziała, że jeżeli bardzo dużo zależy od konsumentów, no niestety, no producenci tak naprawdę im zależy na tym, żeby zarobić. I dlatego te wszystkie techniki stosują po to, żeby zarobić na tych produktach. Jeżeli jakby sam konsument nie zacznie wybierać tych zdrowszych produktów, lepszych produktów, to producenci nic nie zmienią, bo nie muszą. A jak też właśnie jak my też będziemy, my też naprawdę edukujemy producentów i to się zmienia. Czasami przyjeżdżali do nas producenci właśnie z takich małych, bardzo lokalnych piekarni na przykład, gdzie produkują jakieś takie chleby z różnymi fajnymi dodatkami. I też się na przykład my im tam jakoś pomagamy, w jakiś sposób te oświadczenia żywieniowe, zdrowotne też napisać, żeby poinformować konsumenta o tym, że ten produkt jest lepszy i że zachęci do zakupu takiego produktu. Natomiast to wcale nie jest takie łatwe, te wszystkie rozmowy. Więc my też jakby Instytut się bardzo staramy zrobić cokolwiek, jako my, jako dietetycy również. No, natomiast bardzo dużo też zależy od konsumentów. Bardzo dziękuję. Ja bym jeszcze o ten wątek konsumenta chciała zapytać Panią Darię Rogowską, ponieważ no jeżeli Pani prowadzi bloga, to jest też tak, że ma Pani jasny komunikat, czego ludzie oczekują najbardziej, jakby co ich ciekawi najbardziej, tak? Czyli jakie tematy, albo jak Pani o czymś pisze, to dla nich to jest najciekawsze, czyli coś ma największą liczbę odsłon. Bo ja mam takie wrażenie, że często konsumenci deklarują właśnie, chcemy jeść zdrowo, chcemy jeść wspaniale, chcemy jeść jakościowo i tak dalej, a ostatecznie Coca-Cola i chipsy w koszyku i do domu, tak? W związku z tym jakby oczywiście rozumiem, że to nie jest profil Pani bloga taka osoba, ale no może jest rzeczywiście tak, że coś jest teraz super modne albo widzi Pani, że jak Pani o czymś pisze, to rzeczywiście budzi jakieś wyjątkowe emocje, że może jest coś takiego, co będziemy widzieli jako modę albo trend, jeśli chodzi o jakąś rzecz, o której Pani pisze na przykład na swoim blogu. To znaczy zawsze na pewno najlepiej klikają się przepisy, bo ludzie chcą wiedzieć, jak zrobić coś szybko i właśnie z takich produktów, które mogą łatwo dostać w sklepie. Ale też szukają często gotowych produktów, takich poleceń, które można dać, bo właśnie nie chcą tracić czasu na to, co wybierać w sklepie, tak jak właśnie jakiś dobry dżem, jakiś dobry jogurt. No, jest tego tyle, że ludzie nie mają czasu stać często przed lodówką w sklepie godzinę i wybierać swój jogurt. Dlatego właśnie często oczekują jakichś tam zestawień produktów, które właśnie się dobrze sprawdzają, są dobre i warto je kupić. Bardzo dziękuję. W tym kontekście chciałam zapytać Panią z Biobazaru odnośnie tego, no bo 8 lat to już jest taki kawał czasu, w czasie którego można zacząć, czy preferencje konsumentów w jakiś sposób się zmieniają. Czego szukali na początku, czego szukają teraz, jak Państwo też pod to rozszerzają swoją ofertę. No jak się ten Polak przez 8 lat na tych zakupach zmienił? To ja zacznę od tego, że jak myśmy zaczynali 8 lat temu, to w ogóle mieliśmy tam około 20 wystawców, dzisiaj jest ich ponad 100, więc różnica jest spora. I jak zaczynaliśmy 8 lat temu, to udało nam się namówić do współpracy jednego rolnika z owocami i warzywami. Produktami, które sprzedawały się najlepiej na samym początku 8 lat temu, to było mięso i wędliny i w ogóle przez parę ładnych lat nie było szans, żeby ktokolwiek wybił się na prowadzenie. Później był taki moment, powiedziałabym jakieś 4 lata temu, kiedy coś się zaczęło dziać i to ryby wskoczyły na pierwsze miejsce, a dziś to są owoce i warzywa. Czyli my tak naprawdę niemal połowa to są rolnicy i producenci i to też widać, jak się przyjdzie na Biobazar, szczególnie rano, że to przy stoiskach z owocami i warzywami są kolejki, więc to jest jakiś dla nas podwójnie, bo my akurat zespół, który pracuje przy Biobazarze w 90% nie je mięsa, więc w ogóle nam z tym po drodze. Ale też nam bardzo zawsze zależało na tym, żeby sprzedawać żywność jak najmniej przetworzoną, żeby ten kontakt z tym rolnikiem i producentem
uważam, że to dla odbiorcy, dla kogoś, kto kupuje, też jest ogromna wartość. I to też jest tak, że nam zależało, żeby ich wspierać, bo to są rolnicy, bo to są producenci, to nie są biznesmeni. I dla nich taka sprzedaż w dużej skali na takim przedsięwzięciu jak bazar jest po prostu często, no, ratuje ich gospodarstwa po prostu, więc zawsze nam na tym zależało. No i tak jak mówię, no owoce i warzywa, to się na pewno bardzo zmieniło, plus jakby no wszystkie kampanie, informacje na temat tego, żeby czytać etykiety. No i myśmy też uczyli od samego początku naszych klientów, że to są produkty ekologiczne certyfikowane, więc bardzo często jest tak, że ktoś prosi, że chce zobaczyć certyfikat, że chce po prostu to przeczytać i mieć tę pewność jeszcze na miejscu, więc zawsze jest to u nas możliwe. Bardzo dziękuję. Wspomniała Pani o tym wątku rolnika. Pani z KOWR-u oczywiście też o tym mówiła i chciałabym Panią Barbarę Iwańską zapytać, ponieważ jest teraz taka zmiana na rynku, ministerstwo mówi o tym dużo, że będzie promowało taką sprzedaż do sklepów wiejskich produktów typowo właśnie od rolnika, że one będą mogły tam przyjechać i konsumenci będą mogli je nabyć. Jak w tym kontekście, czy w ogóle KOWR jakoś się przygotowuje, nie wiem, do właśnie certyfikacji takich produktów, czy to będzie to oznaczenie takie na przykład od rolnika, czy już jakieś prace się w tym względzie toczą, no tak, żeby właśnie zbudować tą taką, no duże zaufanie do tej żywności. To znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o żywność certyfikowaną, już samo hasło żywność certyfikowaną powoduje, że powinniśmy mieć zaufanie do tej żywności. W sensie my już nic więcej nie potrzebujemy, bo jeżeli to jest certyfikowana żywność, to mamy gwarancję kontroli. Oczywiście jest bardzo dużo certyfikatów. Ja mogę się wypowiadać tylko w kontekście certyfikatów uznawanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Natomiast jeżeli ta żywność jest certyfikowana, to znaczy, że mamy gwarantowaną jakość, bo jest ona po prostu kontrolowana. Jak najbardziej jakby widzimy ten trend, tak jakby tych zakupów od tego rolnika bezpośrednich i tutaj KOWR też analizuje i szuka po prostu możliwości, żeby tą sprzedaż udostępnić temu rolnikowi, czyli szukamy, w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania projektów, jeżeli chodzi o jakieś bazarki, o jarmarki świąteczne. Natomiast tutaj też pozwolę sobie wrócić do tego, co powiedziałam poprzednio, bardzo dużo zależy od edukacji też tego rolnika, tak? Bo tak jak mówiła Pani, że było początkowo bardzo ciężko pozyskać tych rolników, my też widzimy, że to jest praca u podstaw, czyli my musimy ich trochę nauczyć tego marketingu, że oni muszą wyjść do ludzi, że oni dokładnie wskazać im ścieżki i to jest jakby rzecz, którą KOWR się zajmuje. Natomiast też myślę, rzecz, którą musimy mówić, to musimy mówić o certyfikatach, ale nie w kontekście budowania zaufania do nich, bo certyfikaty są gwarancją jakości. Natomiast prawda jest taka, że ludzie nie znają certyfikatów. Ludzie nie wiedzą, jakie są certyfikaty, nie wiedzą, co te certyfikaty znaczą. I w związku z tym musimy o tym mówić, że są różne certyfikaty, że można szukać produktów z certyfikatami na stronach, można wchodzić na stronę Polska Smakuje, można wchodzić na stronę jednostek certyfikujących i że warto wiedzieć, że to jest jakby gwarancja surowców, to jest gwarancja tradycyjnego wytwarzania, to jest produkcji i oznakowania na przykład. A to jest też jakieś ułatwienie dla leniwych konsumentów, którzy po prostu nie chcą czytać wszystkiego, no to przynajmniej pierwsza selekcja, to niech ten produkt będzie certyfikowany albo będzie miał oznaczenie, które już będzie wskazywało na jakieś cechy. Bardzo dziękuję. Pani użyła bardzo ładnego określenia, leniwy konsument. Ja bym chciała zapytać Panią Magdalenę Śpestrzelińską o taki wątek związany z tym, że no z jednej strony mówimy, należałoby wziąć encyklopedię, z drugiej nawet ta encyklopedia po chwili jest nieprzydatna, bo wkracza nowa moda. Pani też to zaznaczyła na swoim jednym ze slajdów, że no te mody galopują, tak? W związku z tym no każdy producent chce zarobić, tak? Albo się podczepić pod jakiś trend, albo nowy wypromować. W związku z tym co chwilę jesteśmy atakowani jakimś tam przekazem, że teraz to jest najmodniejsze. I z jednej strony chciałam Panią zapytać taki wątek, jak sobie radzić właśnie też z tym natłokiem informacji, mód, jak to selekcjonować, jak próbować to selekcjonować. A z drugiej, co teraz jest modne, z czym do Pani przychodzą właśnie pacjenci, mówią, muszę jeść młody jęczmień, proszę powiedzieć, gdzie ja go mam znaleźć. Tak, jeżeli chodzi o mody żywieniowe, to cały czas się to zmienia, chociaż ja obserwuję od jakiegoś czasu tą nadal modę na dietę bezglutenową i myślę sobie, że akurat
To akurat jest dosyć dobre, bo ja mogę też powiedzieć jakby z własnego doświadczenia też pacjentów, których tutaj leczę i są na dietach bezglutenowych. Kiedyś naprawdę z żywnością bezglutenową było bardzo, bardzo ciężko. Taką certyfikowaną żywnością bezglutenową są osoby, które jeżeli mają celiaki, nie mogą naprawdę jeść nawet troszeczkę glutenu, gdziekolwiek, nawet jeżeli są produkty tak zwane zafałszowane glutenem, nie mogą takich produktów spożywać, ponieważ od razu to wpływa na pogorszenie ich stanu zdrowia. Więc dla takich osób właśnie jakby ta moda na tą dietę bezglutenową, gdzie oni mają tą półkę, do której mogą po prostu pójść, zobaczyć, że nie muszą szukać tych produktów nie wiadomo gdzie, tylko mogą po prostu pójść sobie do półki, do każdego marketu i te produkty wybrać, albo te produkty są w większości takich sklepów ekologicznych, to akurat mi się wydaje, że jest dobre. No z drugiej strony mówimy trochę o wartości tych produktów bezglutenowych. Tak też z doświadczenia powiem, jeżeli chodzi, ja bardzo często też edukuję konsumentów. Jeżeli mamy produkty nawet bezglutenowe, to mamy również produkty gotowe, które mogą mieć różnego rodzaju dodatki do żywności, chociażby na przykład mąka bezglutenowa, uniwersalna. To jest taki przykład, jak mój brat mi kiedyś chciał zrobić super gofry i kupił mąkę uniwersalną. I ja zjadam te gofry, ale później mi pokazał, była taka tablica różnych dodatków do żywności, ponieważ gluten ma właściwości ciągnące, on nadaje teksturę odpowiednią. Jeżeli go nie ma, to tak naprawdę coś producent musi dodać, ale ja zachęcam do tego, żeby stosować mąki naturalne i po prostu je ze sobą łączyć. Mąka owsiana czy gryczana z dodatkiem trochę mąki ziemniaczanej również świetnie wychodzi, tak jak naleśniki wchodzą rewelacyjne czy gofry. Więc ja bardziej też od takiej strony edukuję pacjentów, którzy do mnie przychodzą i konsumentów. Natomiast co jest modne? Jeszcze jakby z takich rzeczy tak, młody jęczmień jak najbardziej tak. Oczywiście cały czas superfoods wszelkiego rodzaju, to jest też cały czas na tapecie. I z jednej strony ja też się cieszę, bo też myślę sobie, że ludzie poznają dużo różnych nowych produktów. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby wszystkiego spróbować po trochu. Ja sama dużo różnych rzeczy próbuję, jak mam tylko taką możliwość, więc myślę sobie, że to jest dobre tylko, żeby też zawsze pamiętać o tym urozmaiceniu. Nigdy nie idźmy w jakiś konkretny tylko i wyłącznie trend i trzymajmy się tego, że codziennie będziemy wypijać i po prostu 3 razy dziennie młody jęczmień, szklankę, bo jednak też są jakby też inne produkty, które są potrzebne i które też należy spożywać. Więc bardziej w takie urozmaicenie, a na mody po prostu patrzeć z takim przymrużeniem oka, a niektóre nam po prostu mogą pomóc. Bardzo dziękuję. Czy Pani chciałaby się odnieść jakoś do mód żywieniowych? Coś dodać? Widzę, że nie. W związku z tym ja chciałabym zapytać o też taki wątek, który z jednej strony mówimy, bo chciałabym trochę też tak odrzeć te mity, wokół których no żywność jakby jest takim tematem lifestyle'owym, w związku z tym prawie wszyscy się na nim znamy i o nim dużo mówimy, a z drugiej strony no bardzo często wydaje mi się, że zresztą w reklamach spotykamy się z takim jedz lokalnie i jest awokado i banan, prawda, na reklamie. W związku z tym no jakby wydaje się, że to też jest taki wątek, że ta lokalność się spróbowała, ta próba jest, żeby wpleść ją w każde możliwe miejsce. Gdyby Pani mogła, może naszym słuchaczom też trochę podpowiedzieć, jak szukać tych lokalnych produktów, tak? Jak zwracać uwagę na tą sezonowość? Czy na biobazarze jest na przykład tak, że inne produkty w miarę upływu sezonu się pojawiają? Czy to jest tak, że to jest stała oferta? Jak Państwo sobie z tym radzicie? Absolutnie tak. No, nie mamy w styczniu truskawek, borówek, malin i takich rzeczy. Natomiast jest oferta, są pomidory, ale importowane. To trochę konsument wymusza. My bardzo byśmy chcieli, żeby to były w ogóle produkty tylko lokalne, ale nie udało się to nam. Mamy awokado, mamy banany, natomiast co do zasady trzymamy się sezonowości i tylko te produkty pierwszej potrzeby, powiedziałabym, czyli właśnie pomidory, ogórki, one są owszem dostępne poza sezonem, natomiast ich cena jest odstraszająca, od razu powiem, i to jest jakby taki też coś, z czym my staramy się walczyć, czyli mit ceny, że produkt wysokiej jakości ekologiczny musi być drogi. Natomiast wierzcie mi Państwo, że w szczycie sezonu one nie są droższe niż na innym bazarku czy sklepie, czy w innym sklepie, nie ekologiczne. No, ja myślę, że to w ogóle trzeba mieć balans zachować, po prostu. Ja uwielbiam banany, jem banany, natomiast nie jem ich w środku lata, kiedy mam dostępne lokalne polskie owoce. Tak samo z warzywami. Wydaje mi się, że po prostu no, gdzieś trzeba zachować dystans i
w miarę możliwości wplatać jak najwięcej lokalnych produktów. Też teraz a propos też mody na jedzenie mi się przypomniało kiszonki, czyli coś, co w ogóle nie jest, jak pewnie porozmawiamy z babcią, to ona nie powie, że kisiła tylko ogórki, bo moja babcia mówi, że to w ogóle nic nowego kisić, rzodkiewki, cukinie, cytryny, że to żadna moda, bo to jest jakby powrót do czegoś, co było. A, więc no, warto z jednej strony z takich mód korzystać, ale też no, w miarę możliwości jeść to, co nasze. Bardzo dziękuję. Czy któreś z pań jeszcze tak? Widzę pani, bardzo się cieszę. Znaczy ja jeszcze tylko też powiem odnośnie tej różnorodności, bo myślę sobie, że ja też zawsze zachęcam wszystkie osoby, które prowadzę i też jak prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, do tego, żeby iść sezonowo. Natomiast są pacjenci, o tym też trzeba pamiętać, z różnymi schorzeniami. Na przykład są pacjenci, którzy nie mogą jeść owoców drobnopestkowych, czyli wszystkie maliny, truskawki, to wszystko odpada. W tym momencie zostaje im banan na przykład do zjedzenia. Więc warto jest o tym też pamiętać, że jakby też jest grupa osób, która też musi mieć dostępność do takich rzeczy. I tak jak tutaj pani powiedziała, fajnie, że jest właśnie taki biobazar, że ludzie też mogą jakby te produkty sezonowo sobie kupić różne i one są jakby dobre, ale też, że są dostępne różne inne produkty i tak, że każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Więc jakby tak, taka różnorodność. Zachęcam też do tego w ogóle, żeby różnorodnie jeść. I też, jak zawsze mam też pacjentów w diecie odchudzającej, ja teraz opowiem, mniej więcej 300 gram owoców się powinno zjadać, ale zawsze mówię, dobrze, jak jest sezon na truskawki, te 500 gram, jak pan zje dziennie, to się nic nie stanie. Więc też właśnie zachęcam do tego, bo to są też te witaminy i jakby przygotujmy się do zimy, przynajmniej w lecie. Bardzo proszę. A ja jeszcze powiem na koniec, że rzeczywiście sieci handlowe jak najbardziej tak, to są takie wygodne miejsca, gdzie możemy zrobić zakupy, natomiast w momencie, kiedy kupujemy coś od lokalnego producenta, bezpośrednio od rolnika, to mamy takie święto. No i warto świętować. To powinien być teraz finał, bo to tak pięknie zabrzmiało, ale ja jeszcze jedną rzecz chciałabym poruszyć, bo tak naprawdę, proszę zobaczyć, zupełnie uniknęłyśmy wątku ceny, można powiedzieć, tak? Ponieważ no, mówiłyśmy o świadomości, o tym, żeby się kierować i te wszystkie rzeczy są prawdą. Natomiast no, gdzieś jednak pojawił się ten wątek głosowania portfelem. I jak z pani doświadczeń wynika, może zaczniemy od pani, jeśli chodzi o biobazar, czy na przestrzeni tych 8 lat zmieniło się jakoś podejście do tego, ile żywność może kosztować, tak? Czy to jest jej upowszechnienie też oznacza, że coraz więcej osób się godzi na to, że no to nie może być super, super tanie, tak? Z czegoś to wynika? Ja zawsze odwracam, w sensie uważam, że masowo produkowana żywność jest po prostu bardzo tania. Ona bardzo często jest też subsydiowana i gdzieś tam wspomagana środkami finansowymi, o którym konsument robiąc zakupy po prostu nie ma pojęcia. I jak widziałam w sklepie pod moim domem reklamę sera, który kosztuje 9,90 za kilogram, to jest sklep, który musi zarobić. Dostarcza go hurtownia, która musi zarobić. Ktoś ten ser wyprodukował i też na tym zarabia. No te krowy dały to mleko i też trzeba je nakarmić. No i po drodze tyle osób musi na tym zarobić i on kosztuje 10 zł za kilogram. Nie wiem, co jest w składzie, natomiast ja takiego sera nie chcę jeść. Więc myślę, że właśnie ten rozwój świadomości wpływa też na to, że czasem wręcz ta cena działa odwrotnie. Jak coś jest za tanie, to jest podejrzane i w ogóle nie chcemy tego jeść. No oczywiście, jeżeli coś jest bardzo drogie, to też warto się zastanowić dlaczego, bo akurat mięso, drób to są produkty, w przypadku których różnica w cenie produktów, już nie mówię, że ekologicznych, ale wysokiej jakości zawsze będzie ogromna. No bo cały proces produkcyjny, termin przydatności do spożycia dużo krótszy, to wszystko gdzieś w tej cenie się musi zawierać. Natomiast absolutnie myślę, że też jest tak, że te zakupy robimy coraz bardziej świadomie, że właśnie tych zapasów staramy się unikać i kupujemy tyle, ile potrzebujemy. No i właśnie jakby tak, myślę, że jesteśmy świadomi tego, że jeżeli coś jest wysokiej jakości, to tak jak przy tym samochodzie, jak mówiłam na początku, to po prostu kosztuje więcej. Bardzo dziękuję. Chciała Panią Darię Rogowską zapytać, ponieważ zaczęłyśmy od niemarnowania żywności i może też tym zamkniemy, no bo tanią żywność łatwo wyrzucić. To też jest taki wątek jakby, że no kupiliśmy, no nie wiem, jeżeli nam się zdarzyło szynkę po 10 zł, tak, a są takie oferty na rynku, no to jakby nie mamy żalu, żeby się z nią rozstać. Czy jakby na Pani blogu pojawiają się też takie wątki, że no kupowanie mniej oznacza bardzo często w sumie zysk gdzieś tam na końcu, bo właśnie to jest smaczne, nie wyrzucamy tego i tak dalej.
Tak, oczywiście. I wydaje mi się, że też wielu konsumentów je za dużo. I też to jest też kwestia tego, że często kupujemy mniej jakościowe jedzenie, kupujemy go dużo, przejadamy się, no dlatego też jest ta epidemia otyłości teraz. I właśnie takie bardziej świadome zakupy, nawet jeśli wydamy na nie więcej, na konkretne produkty, to czasem i tak nie wydamy więcej, bo nie weźmiemy na przykład chipsów, nie weźmiemy napojów gazowanych, które też tak naprawdę nie są tanie. I no to jest właśnie chyba klucz, żeby uświadomić sobie, że może, że jedzenie tak naprawdę może być no, naszym lekarstwem albo czymś, co zapewni nam zdrowie na długie lata, no i warto po prostu w to zainwestować. Bardzo dziękuję. To też może być akcent na koniec. Jeżeli Państwo się zgadzają, to teraz oddam Państwu mikrofon. Jeżeli jest jakieś pytanie z publiczności takie, które Państwo chcą zadać, o właśnie, pięknie, zawsze lubimy aktywną publiczność. Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Ja bym chciała zadać pytanie pani Magdalenie Siuba Strzelińskiej z Żedrzetu, bo przysłuchując się rozmowie odniosłam wrażenie, że cały czas kręcimy się wokół żywności ekologicznej, na którą niekoniecznie jest nas stać, czasami nie mamy dostępu do niej. W związku z tym ja mam pytanie, czy właśnie na żywności takiej nieekologicznej, konwencjonalnej, którą gdzieś mamy do kupienia w gdzieś tam w jakiejś sieciówce, w supermarkecie, czy jesteśmy w stanie zbudować sobie tę taką zdrową dietę i dzięki temu zadbać o nasze zdrowie? Tak, ja właśnie też, może też tak nie o tym nie mówiłam wprost, bo powiem, proszę Państwa, tak, jak się przegląda badania naukowe, to badania, które mówią o zawartości różnych składników odżywczych, jeżeli chodzi o żywność ekologiczną i żywność konwencjonalną, tak naprawdę są takie same. Nie ma badań, które mówią o tym, że żywność ekologiczna jest lepsza albo że żywność konwencjonalna zawiera jakieś składniki i dlatego nie powinniśmy tego jeść. Więc ja myślę sobie, że jeżeli ktoś też nie ma czasu, żeby jechać na biobazar albo właśnie nie ma możliwości też dostępu do takich miejsc, a też tak jak mówiłam, żyjemy dosyć szybko, to normalnie można korzystać z marketów. Ja też, moi pacjenci też bardzo często... Markety nie są zabronione. Tak, bo pacjenci też dosyć często to pytają. Ja też myślę sobie, że produkty, które są na biobazarze, to też jest trochę, tam jakby też jest inny klimat. I ja jestem zwolenniczką tego, żeby właśnie pytać o te produkty. W markecie pani nie zapyta o to, skąd on jest, jak został wyprodukowany. Natomiast jakby sama wartość odżywcza, te wartości odżywcze gdzieś są podobne. Tak, my mamy też w Polsce żywność, która jest żywnością sprawdzoną, są odpowiednie służby sanitarne, epidemiologiczne, które po prostu sprawdzają i kontrolują żywność. Oczywiście wyrywkowo można powiedzieć, nie każda żywność będzie sprawdzana. Bardzo dużo zależy od producenta. I to producent ma za zadanie, żeby żywność była bezpieczna dla konsumenta i żeby była tak naprawdę, żeby zawierała wszystkie składniki odżywcze, które powinna zawierać. Natomiast myślę sobie, że właśnie jak ktoś nie ma czasu, to żeby się też nie bał tego i wybierał tą żywność normalnie ze sklepów, do których po prostu ma dostęp. Tylko z krótszą etykietą, ze świadomością tego, że cukier może się kryć pod różnymi postaciami i z tymi wszystkimi rzeczami, których tu Państwo się z tych prezentacji dowiedzieli. Czy jeszcze jakieś pytanie jest? Dzień dobry, Aleksandra Mrowiec, też Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Ja w zasadzie miałam pytanie, na które Pani odpowiedziała w połowie, a pytanie do Pani Barbary Iwanickiej, bo wspominała Pani oczywiście o certyfikacji i gospodarstwach ekologicznych, no i innych też oznaczeniach, nie tylko gospodarstwo ekologiczne, czy żywność ekologiczna, mówiąc, że certyfikaty dają nam 100% gwarancję bezpieczeństwa. W związku z powyższym, ja myślę, że Pani odpowiedziała już na moje pytanie, mówiąc o tym, że cała żywność, ogólnie ta, która jest dostępna, jest badana, jest weryfikowana, więc ta gwarancja całościowo jest, ale czy KOWR robi też jakieś działania, które mają wspierać tą pozostałą część rolników, tą nieniszową, 1-2% gospodarstw ekologicznych, ale również całe, nie wiem, 1,8 miliona gospodarstw konwencjonalnych w Polsce i rolników konwencjonalnych w Polsce? Bardzo dziękuję. To znaczy tak, jeżeli chodzi o, my zachęcamy do przystępowania do systemów jakości, tak, to żeby zachęcamy do pozyskiwania tych certyfikatów. To jest tak, że żeby dostać taki certyfikat, trzeba zainwestować pewne środki, później trzeba dostosować gospodarstwo, metody itd., itd. Natomiast to nie jest tak, że rolnik w 100%, że tak powiem, musi inwestować swoje środki. My jako KOWR są różne możliwości dofinansowania. Także my to jest pod tym kątem jakby wspieramy. Poza tym to nie chodzi tylko o certyfikaty, to chodzi też o oznaczenia. Tak? Jeżeli nie masz możliwości pozyskać certyfikatu,
rozejrzyj się, bo być może już będziesz w stanie pozyskać jakieś oznaczenie, produkt polski, prawda? Także jakby są alternatywy, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie certyfikat jest gwarancją jakości. Żeby dostać oznaczenie, to też już są jakieś pewne wytyczne, a jednocześnie, tak jak mówi pani dietetyk, to, że nie ma tego oznaczenia certyfikatu, to, że tak powiem, dyskwalifikuje. Nie, absolutnie nie. Jeżeli jest certyfikat oznaczenie, to są jakieś dodatkowe benefity dla po prostu producenta, typu współpraca na przykład za granicą z Kobrem, tak? Albo na naszych wydarzeniach, aczkolwiek to nie jest tak, że rezygnujemy z rolnika, który tych oznaczeń nie ma, też zapraszamy do współpracy. Bardzo dziękuję. Panie były bardzo pilnymi słuchaczkami, bo nie dość, że słuchały, to jeszcze notowały, proszę pani, także takich mieliśmy słuchaczy. Bardzo państwu wszystkim dziękuję, nawet tym, którzy nie notowali, ale mam nadzieję, że dużo państwo zapamiętaliście, że był to dla państwa bardzo pouczający najpierw wykład, a później rozmowa, także pięknie dziękuję. Dziękuję paniom.